Strąże. Największe opuszczone miasto w Polsce, przypominające ukraiński Prypeć, nie podołało próbie czasu. Popadające w ruiny ceglane po niemieckie koszary, a później postsowieckie blokowiska, wkrótce znikną. Opuszczone obiekty ze względu na ich stan techniczny zagrażają życiu i zdrowiu. W czasach swojej świetności w Pstrążu mieszkało nawet kilkanaście tysięcy osób, a miasto to było przez niektórych nazywane Małym Związkiem Radzieckim. Do końca bieżącego roku rozebranych będzie 6 budynków, potem znikną następne. Polskie miasto duchów niebawem przestanie istnieć. Teren po rozbiórce zostanie wyrównany i przeznaczony na potrzeby szkolenia wojsk. W ten sposób dobiega końca historia jednego z polskich miast duchów.